Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17 i dzisiaj będę starał się zrobić coś ciekawego. Mam nadzieję, że mi się uda. Generalnie chodzi o to, żeby tutaj wyciągnąć stąd ten snopek słomy. Nie mogę go przesunąć, bo jest za ciężki. I Światek, aka Świątek z kanału Światek 6 wpadł na taki pomysł, żeby tutaj wjechać traktorem i po prostu go przerzucić, tak jak na widła. Ale wjazd traktorem nie jest taki prosty, bo jak tutaj widzicie, no generalnie jest płot, tak? A tutaj płotu się nie da ani rozwalić, ani jakoś zmodernizować, ani tym bardziej przejechać przez niego traktorem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że się nie da. Zaraz sobie sprawdzimy tylko. Się tu rozpędzę. No nie da się, jak widzicie. Płot jest niezniszczalny. Więc wpadłem na taki pomysł, ale nie wiem, co z tego pomysłu mi wyjdzie. Żeby po prostu sobie podłożyć pod podjazd snopek siana, znaczy słomy, wjechać na ten snopek, no i generalnie później już powinno być trochę łatwiej, żeby się dostać na drugą stronę. Ale czy to się uda? Nie wiem, tak więc przystępujemy do działania. Dobra, mamy to. Jedziemy tam w nasze tutaj dogodne miejsce. Cyk. Muszę to ułożyć prosto. Jak ułożę ze skosa, to może nic z tego nie być dobrego. Właśnie, coś takiego mniej więcej by mnie tutaj interesowało. I teraz tak, teraz się spróbuję rozpędzić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To let's go. Kurde, nie da się wjechać. Ajajajajaj, no niedobrze. A jakoś tak bokiem albo coś, tak może z boku, ja bym tak wjechał lekko. O! Dobra, jedno koło jest, jest jakiś progres, drugiego koła nie ma, ale ja spróbuję go podnieść tym kramerem tutaj, on jest trochę słaby, ale generalnie może da radę, może coś z tego wyjdzie, może jakoś ten traktor tam wepchnę do środka, fajnie by było, nie? Dobra, czekajcie, cyk, tutaj sobie podjedziemy. Na dół. O. Czekajcie, trochę jest wyżej. Ale nie da się. Nie da się. Nie da się. Musiałbym go całkiem do góry tak traktor przechylić tym kramerem. No, czy tak się da zrobić? Dobre pytanie. Nie mogę tak jakoś go podnieść za bardzo. Stawia opór skubany. No, podnieś go jeszcze trochę go podnieś. Nie da się. O, czekajcie, dało się coś? Czekajcie, jest jakiś progres, moi kochani, jest progres. Jesteśmy prawie w połowie. Także nie jest najgorzej. Tylko on teraz mi nie spadł. Nie, spaść mi już nie spadnie, bo nawet się nie trzyma na nim. Teraz go spróbuję od tyłu podnieść i go tam prosty go przerzucić. Najprościej w świecie. Tylko żeby mi się nie wrócił, bo jak mi się wywróci, to będzie kupa. Muszę go przerzucić typowo na prosto. Ale czekajcie, tutaj go złapię go za zadek. O, dobrze, jedź. Czekajcie, z powrotem tutaj do Waltry. Aj, Waltra utknęła, roluje w powietrzu. Dobra, z powrotem do Kramera. Mhm.
Tu jest dalej w powietrzu, tutaj. Tutaj też, kurde. Ale czekajcie, jakbym teraz odjechał, to co się stanie? Nie powinna się do tyłu przechylić. A i mój kamer też trochę. Czekajcie, mój kamer też trochę ugrzązł. Ale teraz tak. Jesteśmy na dosyć dobrej drodze, żeby to zrobić. Tylko czekajcie. Spróbuję się rozpędzić i go tam przepchać, no nie? O, beautiful! O to chodziło! No! Jest! Udało się, moi kochani, udało się. Jesteśmy w środku po 5 minutach. Także powiem wam tak, pomysł świadka naprawdę był dosyć dobry. Udało się ten traktor tutaj wypchać. Jesteśmy w środku, tak więc teraz mogę sobie tutaj spokojnie słomę wydobyć. Już bez żadnych problemów. I bo to ogólnie głupio wyglądało, tak? Mamy tutaj słomę i generalnie nic nie można z nią zrobić. Dobra, już ją wyciągam. Daję ją sobie do góry, cyk. Tu ją wyrzucimy. O! I elegancko, jesteśmy. Mamy misję zakończoną, o tak powiem. Jak już to jestem w środku, to oczywiście sobie sprawdzę, czy można krowę podnieść na widły. Znaczy krowę, boże, świnie. Czy można świnie podnieść na widły? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Chodź tu, świnia. Chodź tu, cip, cip, taś, taś. Cip, cip, taś, taś. Ła, nie, świnia jest przenikalna, nie da się. Gusioka do góry nie podniesiesz, nie ma szans. Patrz. Nie idzie gusioka do góry podnieść. Nawet choćbyś chciał, to gusioka nie podniesiesz. Dobra. Nie wiem, czy stąd wyjadę, ale chyba nie. Będę musiał po prostu ten wziąć ten traktor w sklepie, zresetować. No, nie da się. Tu generalnie jest niższa ta, patrzcie. Tu może było nawet, tu by nawet może i szybciej przejechał. Tu generalnie jest niższe to. Ale nie. Zobaczymy jeszcze tyłem, bo jak jest napęd na tył, to może tył coś wskóra. Nie, nie da się. Dobra. Musimy ten ciągnik nasz tutaj zresetować w sklepie. Ale generalnie misja się udała. Snopek z siana, słomy został wydobyty. I teraz tak, czekajcie, gdzie to jest? Przejechałem to już, nie? Dobra. Szukamy naszej Valtry. Gdzie jest nasza Valtra? Valtra N-Series. Jest, restartuj. Tak, ok. I jeszcze musimy co? Nasze tutaj widły i... Widły... Nie wiem, czy to są te? Nie, to te do palet mieliśmy chyba założone. O, właśnie te. Zrestartuj, tak. I musimy jeszcze zrestartować co to, nie? Tak, dobra. Chyba wszystko. Czy coś tu zostało po naszym traktorku? No generalnie nic. Generalnie wszystko jest w sklepie, więc... Pyk do naszej Valtry. O! Jest nasza Valtra. I jest cały nasz sprzęt tutaj do dyspozycji. Tak więc bierzemy to, cyk. Dobra, zamontowane. Łopa Gundam Style. Dobra. Jest jedna. Generalnie mogę wziąć chyba jedną paletę, albo nawet dwie, jakbym dał radę. Czekajcie, wezmę na razie jedną wpierw. Cyk. Weźmiemy drugą. Jak już ja będę, nie pójdę po prostu po pustu, tak? Wezmę tutaj paletę na moją działkę, a czy na moje pole. Dam radę ją tak zabrać, czy nie? O, chyba dam radę, dobra. Także możemy jechać na pole. Ale się cieszę, że udało mi się ten stopek generalnie... Wow. Wydostać z tych świniek.
strasznie głupio to wyglądało i strasznie mnie to irytowało cały czas. I nie wiedziałem, co z tym zrobić, i już też sprawdzałem na YouTube jakieś filmy różne, jak to generalnie można byłoby fajnie i szybko wydostać. Ale nie było takiej możliwości, nigdzie nie było, więc pisałem właśnie do Świątka. Świątek mi powiedział, najprostsza rzecz, wrzuć tam traktor, no właśnie. Tylko też nie był pewny, czy można tam ten traktor wrzucić, czy nie. Ale na szczęście mi się udało się tam traktor wrzucić. Snopek został wydobyty. I generalnie na tym powinien ten odcinek zakończyć, ale że mamy dopiero minut 10, to jeszcze może coś tutaj na naszej farmie porobimy. Zobaczymy, co tam jest generalnie do porobienia ciekawego. Mogę w sumie przez pole już przejechać od sąsiada. Cyk. Ma skoszone, to kłócił się nie będzie. Ma skoszone chłopak pole, także powinno być generalnie dobrze. O Jezus, ale nie... O kurde, ale żem wyrzucił. Ale żem wyrzucił teraz te palety. Ja cię kręcę. Także mnie chciał normalnie, wam powiem. Szczerze. Dobra, ona się ledwo, że trzyma, ale może jakoś ją dowieziemy. Tą bym musiał jeszcze załadować. Ja już woziłem po dwie palety, więc tu generalnie da się dwie paletki wozić bez żadnego problemu. O. Cyk. I jedziemy sobie spokojnie. Teraz chyba dosyć dobrze siedzą na samym dole, więc teraz już spaść nie powinny. Dobra. Powiem wam tak, w następnym odcinku będziemy kosić to pole. Nasze to pole już tutaj powolutku sobie rosną. Nie wiem, czy je widzieliście, czy nie. Jak nie, to wam oczywiście je pokażę. Bo generalnie siew to pole już powinieneście widzieć, tak? Bo ten odcinek już jest na kanale. Więc kto nie widział siewu to poli, oczywiście może sobie zobaczyć na moim kanale. Nie. Dobra, proszę wyrzucić. Okej. Okay. Dobra, jedziemy zobaczyć nasze topole, jak tutaj nasze topole rosną. One generalnie dosyć wolno rosną, jakby nie było. No, nawet tutaj nic jeszcze nie urosło za bardzo, nic tutaj nie widać. Ale generalnie topole są. Ja sobie mogę oczywiście przyspieszyć trochę czas. Ale to sobie później przyspieszę. Żeby wam po prostu pokazać, jak wygląda zbieranie tych topoli. O, tutaj mamy też posiany chyba rzepak, czy coś, nie pamiętam już. Dobra. To by było chyba na tyle z tych rzeczy. Zobaczmy, co tu możemy jeszcze na szybko dzisiaj zrobić. Brakuje wody u świnek, więc możemy po prostu im wodę dopuścić. I to też zaraz uczynimy. Cyk. Jest tutaj ciągnik, także spokojnie. Mamy tutaj ciągnik u świnioków. Nie wiem, czemu mam dwie te maszyny. To też mnie tutaj... trochę denerwuje, bo nie wiem, czemu kupiłem aż dwie. Skoro ciańko stoję z kasą, a kupiłem jeszcze dwie te. Kupiłem jeszcze dwie te maszyny. No ale dobra. Idziemy wodę napełnić naszym gusiokom. No, czemu nie chcesz się napełnić? Napełni się. Kurde, czemu się nie chce wodę napełnić? Przecież zbiornik jest pełny. Co, napełniło się? Nie, no, wody jest mało, a nie chce się napełnić. Czemu? Czekajcie, jest tu jakaś... No nie wiem. A, jest, rozładuj, no i, dobra. Jest, dobra. Napełniło się gusioką woda. O, patrzcie, gusioki mają wodę, że zbiorniki zostały napełnione. No i generalnie, Michael, w tym odcinku już raczej nic nie będziemy robić, tak więc oczywiście ja wam... o Jezus, dziękuję za uwagę, jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. Pamiętajcie także o moim Instagramie i Facebooku. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!